Witam bardzo serdecznie. Kolejny odcinek z cyklu Zrób to samo najlepiej z koleżanką we własnym garażu. Dziś chciałem zaprezentować ciekawostkę, jak wygląda wymiana fadera w takim oto mikserze, który widzicie. Mikser trzykanałowy z efektorem, bardzo fajna rzecz. Po moim remoncie, naprawie, no pograliśmy troszkę na nim z Dawidem. Okazało się, że ten środkowy fader, widać, że ten środkowy fader, gdy da się go do samej góry w położenie max, to on nie kontaktuje na ścieżce, bo ścieżki są już dość mocno wyrobione. Te dwa jeszcze działają pomimo tych wyrobionych ścieżek, a ten, gdy się go da na samą górę, no to dźwięk się ścisza. No jest to bardzo, bardzo niewygodne, trzeba go wymienić na nowy. I na tym filmie właśnie chciałem pokazać, ile pracy kosztuje wymiana takiego fadera na nowy. Udało się kupić takie fadery. Proszę bardzo, bardzo fajne. No i musimy to tutaj wpakować. Przy okazji pozdrawiam oczywiście bardzo serdecznie Dawida, który wczoraj grał na tym mikserze. Także Dawid, jak to się uda wymienić i to zadziała, to już nie będziesz musiał przesuwać tego 2 mm w dół, żeby nie ściszało dźwięku. Dobra, no to demonstrujemy, jak to zrobić. Film będzie bez żadnego cięcia, jak się nagra, tak będzie opublikowany. No pierwsze co robimy, to ściągamy nasadki. Następnie musimy się do tego dobrać, ściągamy tą górną blachę. Odkręcamy te śruby. Sobie schowię do pudełka, żeby mi się nie zgubiły. Filmu będę się starał nie ciąć. Jak będzie nagrany, tak go zobaczycie. Chcę, żebyście zobaczyli rzeczywistość, jak to naprawdę wygląda, ile to czasu trzeba poświęcić, bo większość tych filmików na YouTube jest pocięta, przyspieszona. A tu będzie na żywca całość. Dobrze, więc po kolei odkręcamy te wszystkie śruby z górnej blachy. Niewiele, tylko ich jest 6. O, tu mi jeszcze nakładka została jedna do wyciągnięcia. Może troszkę więcej światła zrobimy. Dobrze tam widać, chyba tak. Dobrze, pierwsza rzecz rozebrana, górna blacha zdjęta, proszę bardzo. Tak wygląda z dołu. Tu się mogę pochwalić moim patentem, żeby kurz nie sypał się do faderów. To na tą górną blachę pokrywę przykleiłem taki specjalny materiał nieszczępiący się. I naciąłem go w tych miejscach, w których jeżdżą jeżdżą te blaszki, na które nakłada się knoby. Tak to z tej strony wygląda, nie wiem czy tam widzicie. Bardzo fajny patent. No i tak wygląda mikser w środku. No, trzeba go dalej rozebrać, żeby dostać się do tego środkowego fadera. Tutaj również taki patent zastosowałem, że pomimo, że u samej góry jest ten materiał chroniący przed kurzem, to uznałem, że z dołu dam jeszcze jeden, żeby była podwójna ochrona, żeby to wystarczyło na lata. Dobrze, to tyle tytułem wstępu. Teraz odkręcam z boku te śruby, żeby wyciągnąć całość. Bardzo jestem ciekaw, jak jest w mikserze Pionier, czy też trzeba tyle się narozbierać, żeby się dobrać do faderów celem wymiany. Tak. Dobrze.
Muszę sprawdzać co chwilę, czy się nagrywa. Może Wam pokażę, tak to wygląda. Proszę. No i teraz powinna nam ta góra zejść. Kable musimy oczywiście z płytek poodłączać. Są chyba tylko cztery. Mikser oczywiście w 100% działający jest, no z wyjątkiem ma tylko jedną wadę. Właśnie ten fader środkowy, tak jak mówiłem, w górnym położeniu, gdy się go da w górne położenie, to mikser nam wycisza ten środkowy kanał, drugi dokładnie. Dobrze, ściągliśmy to, tak to wygląda. Cztery kable, tu jest środek. Piękna sprawa, mogą się zdawać łatwo, szybko, pyk, pyk i będzie wymieniona. Zaraz zobaczcie, ile z tym jest roboty. Tak wygląda środek, proszę. No i teraz pokażemy tą górę. Tak to wygląda z góry. Do wymiany ten środkowy, przypominam. Tak to wygląda z dołu. Trzeba się dostać do tych oto tutaj lutów. Te cztery i te dwa. Tylko do tych sześciu lutów się trzeba dostać. Nic więcej, to prosta sprawa. Szybko, łatwo. No zaraz pokażę, jaka prosta. Żeby się do tego dostać, to trzeba tą płytkę drukowaną oddzielić od tej blachy. A żeby to zrobić, no to po kolei. Na pewno trzeba ściągnąć wszystkie knoby. Co mniejszym teraz będę się starał zrobić. No bo szybciej tego nie zrobi w absolutnie żaden sposób. No tak, bo płytka drukowana musi zejść na dół. No, żeby to się mogło stać, no to trzeba wszystkie knoby zdjąć i te nakrętki poodkręcać. No. No tak podejrzewam, że z 2 godziny roboty z tym będzie. No ale zobaczymy w praniu. Ciężko to złazi niestety. Dobrze, knoby mamy ściągnięte. Tego odkręcać z tego co widzę nie muszę. Tu nie muszę nic zrobić. To jeszcze trzeba pościągać. Przynajmniej tak się mi wydaje. No, może nie wydaje, tylko czy. No właściwie nie. No trzeba niestety. To są też takie ochronniki, że je tak nazwę, przed kurzem. Jak kurz z góry leci, to nie wpada w przełącznik, tylko zatrzymuje się na tych materiałowych ochronnikach, że je tak szumnie nazwę. Dobra, no musimy je wszystkie ściągnąć. Te też, bo to musi iść na dół. Dobrze. I co dalej? Odkręcić trzeba te wszystkie nakrętki na potencjometrach, no bo inaczej blachy nie zdejmiemy. Ja
sobie tutaj ułatwię robotę. Zrobię sobie kropki, bo nie na wszystkich są te nakrętki. Nie wiem, dlaczego tak producent zrobił. Ja sobie tutaj zrobię kropeczki, na których te nakrętki są, żebym potem nie musiał kombinować, gdzie je poprzykręcać. Znaczyć, bo to wiadomo, że ta szóstka. Już ktoś przede mną, widać, że taki patent zastosował i sobie poznaczył flamastrem dawno temu. Dobrze, no to jedziemy. Troszkę nakrętek do odkręcenia mamy. Powinno się tutaj użyć fachowo jakiegoś klucza nasadowego. Zanim ja potem już do garażu zajdę, to wy tam już zakwitniecie na tym filmie. Dlatego pojedziemy kombinerkami delikatnie. No i właściwie przerwa w pracy, bo ktoś puka.